iOS End, wtedy wkładowa rozgrywka. I tak, jesteśmy w trakcie rozgrywki, D, rozgrywka dla dwóch osób. Bronimy miasta. Na chwilę obecną tutaj mamy znacznik miasta, jest 29. Każdy z nas też ma własne życia. Ja mam w tej chwili tutaj piątkę, drugi gracz też ma 5. Tu są też oznaczeni gracze 2, czyli że drugi, jeden, że pierwszy. Oczywiście, jak jest gra więcej, to też może być więcej tych znaczników. Tutaj mamy talię tur gracza i w tej talii mamy dwie karty Nemesis, czyli ataku z tych piekieł jakby. Mamy dwie karty jednego gracza tury i dwie karty drugiego. One będą tasowane i nigdy nie wiemy, czy zaatakują te nasze potwory, czy będziemy my tutaj walczyli jako gracz jeden lub jako gracz dwa. I to jest ciekawe, bo to się nam stale zmienia. To jest taka rzecz ruchoma tutaj. To, co my, na co my mamy wpływ. Talia, ręka gracza to jest 5 kart i my będziemy tworzyć tą przyszłą rękę gracza, dokładnie przez ułożenie przyszłej talii stosu dobierania. Z tej strony mamy stos kart odrzuconych, odrzucamy je w dowolnej ułożonej przez nas kolejności. Też kupując kartę, którą kupujemy, też tutaj kładziemy, no chyba że na przykład to będzie taka karta, to musimy wpisać, że ją umieszczamy na wierzchu swojej talii. Nasza talia to jest ta dobierania. Natomiast tutaj karty, jak kupujemy z rynku, tu mamy ten nasz rynek, to dajemy karty z rynku, potem dajemy sobie płatność i kiedy wszystkie karty stąd zostaną zagrane, te po prostu będą odwracane i stąd będzie dobierane. Tutaj mamy bramy i tak, bramy są układane według tego wzoru. Tu mamy bramę już otwartą, ona wygląda w ten sposób. Na bramach będziemy układali nasze czary. Czary są aktywowane w swojej turze, kładę czar, w kolejnej swojej turze on będzie odpalany. Z tych bram muszą być czary odpalane natychmiast. Kiedy z otwartych bram mogą być czary odpalane dopiero wtedy, kiedy ja uznam, że to jest najlepszy moment, bo czasami warto wyczekać. Te bramy są układane według tych wzorów i tu widzimy w czołeczka, jak jest pokazana, jak powinno być to na starcie. Tu akurat już sobie obróciłem, bo na każdej jest cena, też niektóre karty będą pozwalały nam obracać te bramy. Brama jest otwarta, kiedy to już idzie ten żółty w stronę jakby naprzeciw nas i kolejny ruch to byłby, że już obracam w ten sposób. I tu mam przykład jeszcze kafelków dwóch nieruszonych. Widzimy, że te oznaczenia są identyczne jak tutaj. I ruch kafelka jest tak, jak pokazuje nam tutaj strzałeczka na tym okręgu. Co robimy w swojej turze? Więc tak, tura gracza. Mamy fazę aktywacji, potem fazę główną i tutaj możemy dowolną ilość razy. Zagranie karty lub klejnotu lub artefaktu, pozyskanie karty, pozyskanie ładunku, wzmocnienie bramy, otwarcie bramy, przygotowanie zaklęcia na bramie. No to przygotowanie to jest po prostu położenie kart, tak? Otwarcie to jest, tu widzimy, brama otwarta. Wzmocnienie bramy to jest po prostu przekładanie kafelka. Przygotowanie zaklęcia na bramę, rozpatrzenie efektu, gdy przygotowane, rozpatrzenie efektu, aby odrzucić, i potem mamy fazę dobierania kart. Co my tutaj jeszcze mamy? Walczymy z tym gniewolotnym, skąd ile on ma życia, tu sobie ustawiamy to na tym, teraz ma 37, bo już trochę stracił. Oprócz tego, w pewnym momencie, kiedy tutaj będą 4 żetony takiej furii, to będzie nam przychodziło na tarcie. A tak, z tej talii, talia na tarcie, tu jest pokazane z takim potworem właśnie. A tak by nam przychodziły tutaj karty i tu widzimy karty mocy, karty ataku, karty popleczników mogą być. One są czasami fajnie połączone, typu to, że na przykład dana karta ma takiego poplecznika, ma większy atak w zależności ile tych żetonów furii jest na tym potworze, ewentualnie w zależności ile ma życia, taką ma moc dany poplecznik. Oprócz tego te karty mocy, one mają tu takie żetony aktywacji na sobie i po prostu te żetony będą w miarę postępu gry zdejmowane. I będziemy wiedzieli, ile nam zostało czasu do uruchomienia danego zjawiska, najczęściej negatywnego. Tu mamy nasz rynek. Ten rynek jest mniej więcej stały. Znaczy jest stały, po prostu zawsze tak układamy w ten sam sposób. Natomiast no, różne karty nam różne rzeczy dają.
To widzimy, to jest płatność, tak? Takie znaczniki są płatności, które są wydawane właśnie na karty. Tu widzimy, ile dana karta kosztuje, rozumieliście jej efekty opisane i gdzie tą kartę dajemy, niektóre karty będziemy sobie mogli od razu dać na przyszłą rękę, a niektóre tutaj dopiero na stos odrzucony, które zrobią przyszły stos dobierania, stworzą przyszły stos dobierania. Jeszcze warto powiedzieć, mamy tak, miejsce na życia. Miejsce, numer gracza, początkowa ręka gracza, bo tu różne postacie mają różną, początkowa talia, jaką dany ma, tutaj w tym wypadku mam takiego Altheima i on jest kowalem magii. I oprócz tego, jaką on ma swoją własną właściwość, która jest odpalana, kiedy to zapełni żetonami. A tutaj widzimy cenę, żeby taki żeton położyć. Akurat on ma użyć podczas fazy dobierania Nemesis. Po dobraniu karty mocy lub ataku możesz ją odrzucić bez opatrywania efektu. Czyli odrzucenie karty bez efektu, a te efekty oczywiście są negatywne. No karty będą nam te tutaj przechodziły w tą stronę, jakby tu widzimy zresztą najstarsze i najnowsze. I to jest generalnie gra z matą. Ta mata to jest dodatkowo tutaj zakupiona mata piankowa, całkiem wygodna i pokazująca tutaj fajnie tą organizację gry nam tworząca. Ponieważ rynek jest tak fajnie tutaj oznaczony, a tu widzimy trochę tych stosów jest i trochę też przekładania na stosach, tak? Bo tu mamy ruch tych kart, tu widzimy karty Nemesis w grze, jest ruch kart, tutaj mamy też stosy, które mogą nam się pomieszać. No i to jest w stałym tasowaniu i stałym użyciu przekładaniu generalnie, więc taka mata się bardzo przydaje. No i generalnie tyle jeśli chodzi o grę. Fajny produkt, cały czas walka, cały czas kombinowanie z czym wzmocnić rękę gracza przyszłą i jak ułożyć odpowiednio stos, plus ustawianie tych bram. Aha, jeszcze kiedy moja postać zginie, to jeszcze też mogę w pewnym momencie grać, dopóki chyba że my tutaj obaj zginiemy, no to wtedy już miasto same się nie obroni, ale jak ja zginię, to wtedy po prostu za mnie życie traci miasto jakby przy ataku na mnie. No i myślę, że tyle jeśli chodzi o grę. Bardzo ciekawy produkt w klimatach takich walki z Diablo. Kto jeszcze pamięta na PC-ta, jak się walczyło z Diablo, to tu walczymy z różnymi takimi stworami z piekieł. Ios End. Dzięki.